Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Witaj na stronie sklepu punktmeblowy.pl. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Ci coś więcej na temat tekstu SEO na stronie głównej, który także jest nazywany jako tekst marketingowy na stronie głównej. Dlaczego taki tekst SEO warto wdrożyć na swojej stronie głównej oraz czy ten tekst na stronie głównej jest tak naprawdę najważniejszy, aby Twoja strona główna i cały Twój sklep internetowy się dobrze pozycjonował w Google. Czy ten tekst jest najważniejszy? Musisz wiedzieć, że tekst jest ważny, aczkolwiek w pozycjonowaniu stron bardzo wiele czynników trzeba spełnić, aby osiągać wysokie pozycje w Google. I jednym z tych czynników jest także struktura strony głównej. I o tym będzie właśnie dzisiejszy poradnik, czyli jak przygotować poprawną strukturę strony głównej oraz jak wdrożyć poprawnie tekst marketingowy na stronie głównej. Jeżeli byś miał dobrą strukturę swojego serwisu, która rozpoczyna się od strony głównej, jeżeli wdrożysz dobry tekst na stronę główną swojego sklepu, to masz duże szanse, że przynajmniej Twoja strona główna będzie się już lepiej pozycjonować w wyszukiwarce Google. A więc przejdźmy do poradnika. Struktura strony głównej i tekst SEO w pozycjonowaniu stron. Tak naprawdę zadajmy sobie podstawowe pytanie, po co ten tekst SEO powinniśmy umieścić na stronie głównej? Jest to tekst dobrze zoptymalizowany pod wyszukiwarkę Google, który zarazem wywołuje silne emocje prowadzące do sprzedaży. To tekst marketingowy, którego celem jest zainteresować, przekonać i sprzedać ofertę, usługę lub produkt. Tekst opublikowany na stronie głównej musi się dobrze pozycjonować w Google, aby cel sprzedażowy został osiągnięty. W tym celu wykorzystuje się prostą technikę nasycania tekstów słowami kluczowymi wybranymi do pozycjonowania strony głównej. Odpowiednia budowa strony startowej w połączeniu z dobrze napisanym tekstem jest fundamentem optymalizacji, która umożliwia skuteczne pozycjonowanie stron. Z kolei pozycjonowanie strony zapewnia tani dopływ nowych klientów z wyszukiwarki Google. Czyli tekst SEO jest to tekst marketingowy, tak podsumowując, którego celem jest wysokie wypozycjonowanie strony internetowej, a także tekst marketingowy, który powinien wywoływać sprzedaż, tak? Czyli celem jest tak naprawdę zwiększanie sprzedaży. Czyli nie jest to tylko i wyłącznie tekst z naszpikowanymi frazami kluczowymi, ale także właśnie jest to tekst marketingowy. I teraz chciałbym powiedzieć Ci coś więcej o celach marketingowych strony startowej. Cały biznes jest oparty o ludzi i sieć relacji, gdzie dochodzi do różnych transakcji wymiany usług. Zadaniem strony głównej jest po pierwsze pozyskiwanie ruchu na stronę z różnych słów kluczowych, przekazywanie mocy pozycjonującej do innych podstron, informowanie odwiedzających, jaka jest tematyka strony, oryginalna prezentacja ofert, produktów i usług, finalnie prowadząca do sprzedaży. Pozyskiwanie ruchu na stronę główną. Ostatnio spotkałem się z bardzo ciekawym stwierdzeniem, że celem strony głównej nie jest ściąganie ruchu organicznego, tylko przekazywanie mocy pozycjonującej do innych podstron. Musisz wiedzieć, że oczywiście tak naprawdę celem strony głównej jest zarówno ściąganie ruchu organicznego, jak i przekazywanie mocy pozycjonującej. Jeżeli celem strony głównej nie jest pozyskiwanie ruchu, w takim razie jak wytłumaczyć poniższy screen kliknięć z narzędzia Google Search Console? Zobacz, tutaj mamy właśnie wykaz kliknięć dla strony fastmicropay.pl. Jest to wtyczka tak naprawdę narzędzia do sprzedaży płatnej treści na stronie na WordPressie. Tak naprawdę nieważne jaka to jest tematyka. Ważne jest to, że ze strony głównej w przypadku tej akurat tematyki najwięcej kliknięć wejść na stronę z wyników organicznych jest generowana za pośrednictwem strony głównej. A więc zobacz, no dla przykładu właśnie pokażę Ci, że celem strony głównej jest generowanie ruchu. Zobacz, mamy tutaj właśnie tą wtyczkę fastmicropay.pl. Jest to wtyczka do płatności na WordPressie. No i zobacz, mamy tutaj zbiorczy zestaw w narzędziu Google Search Console. Jeżeli nie wiesz, co to jest Google Search Console, to zachęcam Cię, abyś sobie zainstalował to narzędzie na swojej stronie internetowej. Wejdź na stronę Projekt Marketing, kliknij Szukaj. I tutaj masz pełny wideo poradnik narzędzia Google Search Console. Możesz sobie tak naprawdę krok po kroku za darmo zainstalować to narzędzie i tak naprawdę nauczyć się obsługi tego narzędzia, ponieważ jest to absolutny niezbędnik w optymalizacji stron. A więc wiesz już, co to jest narzędzie Google Search Console. Możemy przejść do analityki wyszukiwania. Możemy przejść na zakładkę strony. Możemy zobaczyć sobie zakres za ostatnie 90 dni. Musisz wiedzieć, że powstaje nowa wersja Google Search Console, która będzie pokazywała znacznie większy okres niż ostatnie 90 dni. Czyli zobacz, tutaj mamy wykaz kliknięć, wyświetleń, CTR i pozycja. I tutaj za ostatnie 90 dni mamy wygenerowanych 538 kliknięć. Strona główna generuje nam najwięcej kliknięć. To jest właśnie strona główna wtyczki FastMicroPay. Zauważ, właśnie strona główna, jej celem jest generowanie ruchu. Właśnie,
na stronę główną. Zobaczmy sobie jakąś inną stronę, na przykład świeżo założoną domenę punktmeblowy.pl. Ta domena ma dosłownie 2 miesiące. Przejdźmy na stronę. No i zobacz, tutaj strona główna wygenerowała już jedno kliknięcie. Tak jak Ci powiedziałem, to jest świeża strona, ale jeżeli ona będzie się wypozycjonowała z czasem, to także ze strony głównej można pozyskiwać ruch. Przejdźmy jeszcze na jakiegoś innego bloga, żeby pokazać Ci, że ze strony głównej też można generować ruch. Przejdźmy na zestaw matwis24.pl. Przejdźmy na stronę. Jest to bardzo duży serwis matematyczny. Zobaczmy wykaz kliknięć za ostatnie 90 dni. Zobacz, 1528 kliknięć, tyle generuje nam strona główna. Nie jest to, jak widzisz, najczęściej odwiedzany adres na stronie o tematyce edukacyjnej, ale 1528 kliknięć za ostatnie 90 dni. Przyznasz sam, że jest to całkiem przyzwoita ilość wejść, więc dlaczego nie wykorzystać potencjału strony głównej do ściągania ruchu na stronę? Musisz wiedzieć, że to nie jest reguła, że strona główna zawsze jest najczęściej klikalnym adresie. Oczywiście często właśnie jakieś podstrony serwisu są najczęściej klikalne, ale ze strony głównej także można pozyskiwać ruch. Więc mam nadzieję, że rozumiesz właśnie ten fakt, że strona główna, jej celem jest generowanie ruchu. Ok, więc tutaj bardzo podstawowa rzecz została Ci przekazana. Teraz właściwie utrwalenie tego, co Ci powiedziałem, czyli strona główna powinna generować ruch. Oczywiście nie jest regułą, że strona główna jest najczęściej klikalnym adresem Google. Pewne jest, że strona główna powinna generować ruch z różnych słów kluczowych. Czyli zobacz, mamy tutaj frazę na przykład w przypadku sklepu internetowego, sklepu meblowego. Mamy tutaj różne frazy typu meble z metalu, meble metalowe, meble warsztatowe, meble przemysłowe i celem właśnie tego jest ściąganie ruchu na stronę główną. Ludzie z różnych słów kluczowych, które wpisują do wyszukiwarki Google, mogą trafić na naszą stronę główną. No i teraz ponownie przejdę do narzędzia Google Search Console, aby pokazać Ci właśnie, że ze strony głównej także można generować słowa kluczowe. Wejdźmy właśnie do strony głównej matwis24.pl, którą Ci pokazałem w narzędziu Google Search Console. Widzisz, wszedłem na ten adres i mogę zobaczyć, jakie zapytania konkretnie nam rankują dla strony głównej, czyli jakie zapytania pojawiają się w wyszukiwarce Google oraz na jakich pozycjach, jakie mają wyświetlenie te słowa kluczowe. I zobacz, mamy tutaj, co prawda na stronę główną, zauważ, że będą zawsze rankować zapytania brandowe związane z nazwą serwisu. Jest to większość kliknięć, ale tak naprawdę mamy też inne frazy typu matematyka online liceum, zadania matematyczne matura, matematyka 24. Widzisz? Czyli ludzie takie frazy także wpisują do wyszukiwarki Google i mogą wejść na naszą stronę. Widzisz? Tutaj jest właśnie na to zapytanie, które ludzie wpisują do wyszukiwarki Google, rankuje nasza strona matwis24.pl. A więc właśnie na tym to wszystko polega, aby oprócz fraz brandowych ściągać także ruch z innych słów kluczowych, które ludzie wpisują do wyszukiwarki. I aby tutaj pozyskać ruch, no i oczywiście tutaj można oczywiście sprzedać coś potencjalnym klientom. Oczywiście wszyscy na przykład nie zakupią abonamentu na tej stronie. Nie wszyscy klikną w reklamę Google AdSense, czyli tutaj mamy reklamę Google AdSense, ale jakiś procent właśnie dokona interakcji, dokona zakupu. Im większy ruch, tak naprawdę tym większa sprzedaż, jeżeli to będzie wszystko dobrze zrobione. A więc wiesz już, że ruch na stronę główną możemy kierować z różnych słów kluczowych, nie tylko z fraz brandowych związanych z nazwą firmy, czyli właśnie ten schemat powinien Ci to wszystko zobrazować. I teraz celem właśnie strony głównej jest takie, że przekazywanie mocy ze strony głównej do innych podstron, czyli musisz wiedzieć, że strony internetowe z naturalnym profilem linków mają zazwyczaj najwięcej linków przychodzących do strony głównej. Strona startowa ma dużą moc pozycjonującą, ponieważ jest dobrze podlinkowana, w efekcie czego moc ze strony startowej może zostać przekazana na inne podstrony, istotne z punktu widzenia SEO. Linkowanie wewnętrzne z poziomu strony głównej odgrywa bardzo ważną rolę w przekazywaniu autorytetu domeny i soku linków Link Juice do podstron. Bardzo pozytywnie to wpływa na pozycjonowanie całego serwisu, ponieważ struktura strony staje się zrozumiała dla ludzi oraz robotów sieciowych. Typy podstron ważne dla robota sieciowego, które warto podlinkować wewnętrznie ze strony głównej. Więc zobacz, mamy stronę typu oferta, usługa, kategorii producent, produkt, nowości, bestsellery, produkt objęty promocją świąteczną, produkt z rabatem cenowym, blog, fakt. Zobacz, teraz mamy święta Bożego Narodzenia, więc warto nawet wewnętrznie ze strony głównej zaprezentować produkty objęte promocją bożonarodzeniową na przykład. Czyli właśnie bardzo ważne strony, które linkujemy ze strony głównej,
Dzięki temu nabierają one jeszcze większej mocy, ponieważ właśnie strona główna jest dobrze podlinkowana. A jeżeli jest dobrze podlinkowana strona główna, to przekaże moc do innych ważnych podstron w serwisie, które Ci tutaj właśnie wymieniłem. Aby dokładnie jeszcze zobrazować Ci przepływ mocy, tutaj zaprezentowałem Ci prosty schemat oddawania mocy ze strony głównej. A więc strona główna przekazuje moc linków przychodzących do ważnych podstron wybranych do pozycjonowania. Czyli zobacz, mamy na przykład stronę główną i mamy jakiś link przychodzący do strony, tak? I ten link, zakładając, że jest to link do follow i on prowadzi do, na przykład do naszego sklepu internetowego, przez ten link przepływa jakaś moc, która trafia na stronę główną, a strona główna z kolei oddaje część mocy płynącego z tego linka do innych ważnych podstron, także do mniej ważnych podstron w serwisie. Właśnie w taki sposób przepływa ta moc i sztuką jest właśnie to, aby najważniejsze strony serwisu zyskały jak najwięcej mocy, a strony na przykład regulaminu i inne mniej ważne podstrony nie powinny otrzymać mocy właśnie z linków przychodzących, dlatego do takich stron mało istotnych dodaje się na przykład często regułkę no index follow, tak? Czyli możemy wyindeksować mało istotne podstrony, aby sterować przepływem mocy. I właśnie to bardzo pozytywnie wpływa na pozycjonowanie. No i sztuką jest to, aby jak najwięcej pozyskać linków przychodzących do swojej strony internetowej, nie tylko do strony głównej, ale także możemy pozyskiwać linki przychodzące do ważnych podstron, do podkategorii, do usług, do kategorii w sklepie. I dzięki temu będziemy mieli dużo tych linków przychodzących, nie tylko to jedno czerwone kółeczko, ale więcej takich czerwonych kółeczek. To jest tak naprawdę symbol linka, który pochodzi z zewnętrznej strony i prowadzi do ważnych podstron w serwisie. Jeżeli te wszystkie strony będą dobrze podlinkowane, jeżeli będą to linki przychodzące z domen tematycznych, wartościowych, to istnieje duża szansa, że przy wykonaniu dobrej optymalizacji sklepu możemy się bardzo skutecznie pozycjonować w organicznych wynikach wyszukiwania. Ok, teraz jest też bardzo ważna sprawa, człowiek czy robot sieciowy, kogo wybrać? Dobra struktura strony głównej sprzyja zarówno dla ludzi, jak i robota sieciowego. Musisz wiedzieć, że właśnie dla strony głównej można zrobić przejrzysty szablon strony głównej oparty głównie na grafikach i krótkich tekstach, który jest profesjonalnie wykonany pod użytkownika, natomiast robot sieciowy może mieć problem ze zrozumieniem tematyki serwisu. I odwrotnie, można zrobić stronę pod robota sieciowego z 2-kilometrowym tekstem na stronie głównej, który z kolei może być zniechęcający dla odwiedzających. Więc właśnie sztuką jest to, aby przygotować stronę główną przyjazną zarówno dla ludzi, jak i robota indeksującego. To jest tak naprawdę cały klucz, aby pogodzić i człowieka, i robota właśnie na stronie głównej. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci, jak to najlepiej zrobić. W pierwszej kolejności powinniśmy sobie przygotować strukturę strony startowej. Czyli strona główna jest jednym z najczęściej odwiedzanych adresów URL w serwisie. Oczywiście nie jest to reguła, o czym już Ci przed chwilą powiedziałem. Użytkownik po odwiedzeniu strony startowej powinien szybko zrozumieć tematykę serwisu, poznać zawartość oferty, usług i produktów. Ale tak samo powinien zachowywać się także robot indeksujący, czyli on także powinien zrozumieć tematykę serwisu, poznać najważniejsze podstrony w serwisie, oferty, usługi i produkty. No i tutaj musisz wiedzieć, że budowa strony głównej przyjazna ludziom i robotom sieciowym zostanie omówiona w identyczny sposób, w jaki przebiega tworzenie stron internetowych. Czy jak mam przykładowy sklep internetowy, to header to jest ta góra strony z logiem, z menu, tak? To jest header i ta górna część strony powiela się na każdej podstronie serwisu, tak? Czyli logo i menu poziome zazwyczaj jest w headerze. Footer tutaj, czyli ten element, to jest stopka serwisu, czyli tutaj często znajdują się linki do regulaminów, tutaj znajduje się link do twórcy sklepu, do twórcy strony firmowej, a część właściwa strony jest to ten tak naprawdę środek, ten content, który zawiera prezentację ofert, tekstów SEO, grafik i treści content marketingowych. Czyli tutaj na przykład znajdują się linki do produktów, jeżeli to jest sklep internetowy, linki do kategorii, mamy tutaj właśnie jakieś newsy, być może mamy tutaj jakieś poradniki tutaj oznaczone tymi kwadracikami i mamy oczywiście przygotowaną w taki sposób strukturę i teraz chciałbym pokazać Ci pokrótce, jak powinna wyglądać struktura strony głównej i w jaki sposób powinniśmy stworzyć taki tekst SEO na stronę główną, aby to wszystko się dobrze pozycjonowało. Ale zanim to wszystko nastąpi, pamiętaj o mobile first. Czyli tworząc stronę główną i wszystkie podstrony serwisu, należy pamiętać o uruchomieniu RWD, czyli Responsive Web Design, czyli strony dobrze wyświetlającej się na każdym urządzeniu, komputer, tablet i smartfon. Należy pamiętać o mobile first, kiedy ranking przy ustalaniu pozycji w Google będzie bazował na zawartości strony w wersji mobilnej.
Zatem nie należy ukrywać zawartości treści na wersję mobilną, aby widoczność strony nie została przycięta przez Google. Czy strona jest przyjazna urządzeniom mobilnym? Możesz właśnie tutaj wpisać do wyszukiwarki Google test mobile friendly i uruchomić się dokładnie ten link, który tutaj widzisz. Będziesz mógł przetestować, czy twoja strona jest przyjazna urządzeniom mobilnym. Jeżeli tak będzie, to możesz być spokojny o mobile first, kiedy właśnie ranking przy ustalaniu pozycji w Google będzie bazował na zawartości strony w wersji mobilnej. Pamiętaj także, aby to, co znajduje się na wersji desktopowej, znalazło się na wersji mobilnej, ponieważ niedługo to właśnie wersja mobilna będzie miała decydujące znaczenie przy ustalaniu pozycji, czyli nie możesz tak naprawdę ucinać artykułów na wersji mobilnej, a pokazywać ich na wersji desktopowej, tylko musisz pokazywać zarówno na wersji desktopowej, jak i na wersji mobilnej właśnie te wszystkie treści, artykuły, które mają istotne znaczenie w pozycjonowaniu stron. O testowaniu strony, czy jest mobilna, responsywna, będzie osobne nagranie. Tutaj tylko ci mówię właśnie o czymś takim jak Mobile First, który jest tak naprawdę bardzo ważny. Pamiętaj, aby tutaj na wersji mobilnej wyświetlała się pełna zawartość strony internetowej, tak jak na wersji desktopowej. I teraz właśnie tak jak ci powiedziałem, przejdźmy do headera, czyli zobacz, tutaj mamy przykład strony głównej sklepu punktmeblowy.pl i to jest właśnie ta część, która się powiela na każdej podstronie serwisu. No i co powinien mieć taki przykładowy header? Co może zawierać header strony? Czyli zobacz, adres firmy możemy umieścić w headerze. Tutaj jest właśnie adres firmy na samej górze i może on być umieszczony w mikroformacie HCard. Mikroformat HCard jest to mikroformat adresu. Jeżeli wejdziesz sobie na stronę Projekt Marketing i wpiszesz HCard, to tutaj masz właśnie wpis optymalizacji mikroformatów adresu firmy pod kątem lokalnego pozycjonowania stron. Czyli nawet jak masz sklep internetowy, to możesz nawet się optymalizować, pozycjonować frazy lokalnej. Tutaj masz tak naprawdę gotowy mikroformat adresu, który możesz umieścić w swoim sklepie. Czyli zobacz, już tak wracając do przykładu, to jest właśnie mikroformat adresu umieszczony tutaj na stronie sklepu punktmeblowy.pl. I co może jeszcze zawierać header, czyli ta część, zauważy, się powiela na każdej podstronie serwisu. Tak, to jest ta właśnie górna część, począwszy od tego szarego tła po menu poziome. Ta część się powiela. No i co może zawierać taki header? Taki header powinien zawierać linki do ważnych podstron. Musisz wiedzieć, że linki do ważnych podstron, one znajdują się wysoko w kodzie źródła strony i te linki są najważniejsze dla robotów sieciowych, czyli te linki tutaj są bardzo ważne dla robotów sieciowych i te linki prowadzące do kategorii podkategorii. Podsumowując, adres firmy w mikroformacie jest bardzo ważny. Logo w mikroformacie. O logo w mikroformacie także znajdziesz poradnik na blogu Projekt Marketing, jak sobie umieścić logo w mikroformacie. Bardzo ważne jest menu rozwijane z linkami do ważnych ofert, wzbogacone w zdefiniowany atrybut title. W skrócie chodzi o to, że mamy tutaj stronę główną, mamy tutaj menu rozwijane i mamy tutaj właśnie linki do poszczególnych ofert, a dokładnie do kategorii podkategorii. I zobacz, zdefiniowany atrybut title to jest ten atrybut, który pokazuje się po najechaniu na kategorię, czyli tutaj titlem jest warsztatowe regały magazynowe, tutaj mamy szuflady z metalu, to jest atrybut title, widzisz? Szafki z metalu, to jest atrybut title. I warsztatowe wózki transportowe, to jest atrybut title. Oczywiście nie każde platformy sklepowe umożliwiają dodanie tego atrybutu, ale zauważ, że w ten sposób możemy sobie jeszcze zoptymalizować tym atrybutem title inne słowa kluczowe. Zauważ, że wózki transportowe to jest jedno słowo kluczowe, które robot Google będzie potrafił zinterpretować na stronie, a atrybut title warsztatowe wózki transportowe dodaliśmy frazę warsztatowe i w ten sposób jeszcze lepiej możemy powiedzieć robotowi sieciowemu, jaka jest zawartość tej konkretnej podstrony w serwisie. Jeszcze lepiej optymalizujemy tą daną podstronę pod słowo kluczowe warsztatowe wózki transportowe. Ok, co jest jeszcze bardzo ważne? Wyszukiwarka na stronie. Zobacz, wyszukiwarka na stronie, tak, to jest taka wyszukiwarka do produktów, dzięki czemu możemy szybko znaleźć bardzo ważne produkty w sklepie. Bardzo istotne jest, aby w przypadku sklepu internetowego ta wyszukiwarka w miarę możliwości znalazła się wysoko, aby ona była widoczna i aby była przyjazna. Ważne jest, aby także podać adres mailowy oraz numer telefonu, który aktywuje połączenie na smartfonach. Czyli zobacz, jesteśmy w headerze, mamy tutaj numer telefonu i zauważ, że ten numer telefonu to nie jest zwykły tekst, tylko to jest klikalny link, który tak naprawdę w przypadku urządzeń mobilnych
spowoduje, że automatycznie z tym numerem telefonu zostanie uruchomione połączenie telefoniczne. W tym momencie na desktopie, na komputerze właśnie pojawi się taki komunikat w kodzie HTML, właśnie w taki sposób to się wykonuje. To jest właśnie link aktywujący połączenie telefoniczne na smartfonie, widzisz? No i bardzo ważne jest, aby uruchomić adres mailowy, aby ten adres mailowy także był widoczny z każdej podstrony serwisu, bo dzięki temu możemy szybko zainicjować połączenie mailowe i wysłać maila do twórcy serwisu z zapytaniem o produkt, a więc to jest bardzo użyteczne dla ludzi i wysoce prawdopodobne jest, że dla Google także jest to istotna informacja, że eksponujemy właśnie adres firmy oraz wszystkie ważne dane kontaktowe firmy. To na pewno wpływa na duży plus odnośnie użyteczności tego sklepu dla ludzi. No i bardzo ważne jest, aby dodać linki do profili w mediach społecznościowych. Czyli zobacz, tutaj mamy po lewej stronie właśnie linki do udostępniania sklepu punktmeblowy.pl i tutaj w tym przypadku na samym dole mamy linki do profili społecznościowych Facebook, YouTube, Google Plus oraz Twitter, tak? Czyli w ten sposób możemy przekierować społeczność ze strony internetowej, ze sklepu do innych kanałów dotarcia. Więc to jest bardzo ważne, aby pamiętać o dodaniu mediów społecznościowych na górze bądź na dole strony. Teraz tak naprawdę zajmijmy się częścią właściwą strony głównej, która jest przyjazna SEO. Po zbudowaniu headera należy zaplanować strukturę części właściwej dla strony głównej i wszystkich pozostałych postron. W tym poradniku zajmę się budową strony startowej, czyli elementy, które może zawierać część właściwa strony głównej, czyli jeden wysoko umieszczony w kodzie strony nagłówek H1 z najważniejszą frazą kluczową wybraną do pozycjonowania. Czyli zobacz, tak naprawdę struktura strony głównej powinna być też dobrze zoptymalizowana, czyli zobacz, nagłówek H1 to w kodzie HTML-a to jest właśnie tak, H1, widzisz, to jest właśnie H1 i ten nagłówek H1 powinien występować raz na stronie i nawiązywać do najważniejszego słowa kluczowego, jakie chcemy pozycjonować stronę główną. Zauważ, strona główna, tak jak Ci powiedziałem już wcześniej, jest dobrze podlinkowana, więc tutaj możemy stronę główną optymalizować pod trudniejsze frazy kluczowe, ponieważ strona główna ma największą moc. Czyli zobacz, w przypadku sklepu punkt meblowy to jest nagłówek H1, on powinien znajdować się w miarę wysoko, w miarę możliwości wysoko w kodzie źródła strony. Jeżeli masz slider w sklepie, to może to być ten nagłówek pod sliderem, albo gdzieś w środku, albo w ostateczności na dole, nad stopką. Ale to już jest tak naprawdę ostateczność. Zobacz, w przypadku na przykład wtyczki Fast MicroPay, nagłówkiem H1 to jest właśnie ten tekst. Fast MicroPay, wtyczka do płatności WordPress. Zauważ, że tutaj mamy frazę kluczową, która jest ważna. W tym przypadku, w przypadku tego biznesu, jest to ważna fraza do pozycjonowania i nazwa narzędzia. Ten nagłówek H1 też powinien znajdować się tylko raz w kodzie źródła strony, w miarę wysoko. Już widzisz w pierwszym widoku po wejściu na stronę na desktopie, widać, że jest to nagłówek H1 pisany większą czcionką. On się rzuca w oczy i dzięki temu roboty Google już mogą lepiej poznać tematykę strony głównej. Więc strona główna powinna zawierać sformatowany tekst marketingowy z nasyconymi słowami kluczowymi wybranymi do kampanii SEO. Czyli zobacz, w przypadku właśnie tej strony fastmicropay.pl zauważ, że tutaj mamy kawałek tekstu SEO na stronę główną. Zauważ, że tutaj mamy kawałek tekstu SEO na stronie głównej i tutaj mamy kawałek tekstu SEO na stronie głównej. Zobacz, że nawet mamy tutaj opinie przykładowe użytkowników i właśnie tutaj to też są treści, które są będą interpretowane przez ludzi, ale będą także te teksty sczytywane przez robota indeksującego i tutaj oczywiście mogą być słowa kluczowe. Widzisz? Więc tutaj także mamy treści na stronie głównej i zauważ, że tutaj mamy frazy kluczowe w tych tekstach. Zobacz, to jest narzędzie do płatności na WordPressie, co nawet pokazuje, w jaki sposób jest tytuł zoptymalizowany. Płatności WordPress przez .pay, PayU i T-Pay. Widzisz? Tutaj w tytule mamy takie frazy i zauważ, że te frazy właśnie pojawiały nam się w nagłówku. Płatny dostęp do treści. Mamy tutaj słowo kluczowe. Płatny dostęp do treści WordPress. Widzisz? Płatny dostęp do treści i tutaj mamy sprzedaż e-booków, audiobooków, kursów wideo i dowolnej treści na stronie, czyli mamy właśnie precyzowane frazy kluczowe, mamy tutaj kolejne usługi płatności internetowej, SMS Premium, tak? Mamy tutaj przemycone słowa kluczowe, mamy przemycone słowa kluczowe systemami płatności, czyli właśnie nawiązanie ciągle do tytułu, który zawiera słowa kluczowe wybrane do pozycjonowania i te frazy spróbujemy tutaj w naturalny sposób umieścić w tekście, widzisz?
I tutaj mamy znowu jakiś nieinwazyjny nagłówek H2, tak naprawdę bez jakiejś konkretnej frazy kluczowej. Mamy tutaj trzy korzyści. Mamy materiał wideo, który zawiera historię powstania wtyczki Fast Micropay. Musisz wiedzieć, że taki materiał wideo bardzo pozytywnie też może wpływać na generowanie klientów ze strony. I tutaj także właśnie w tych tekstach mamy nasycone słowa kluczowe w sposób naturalny umieszczone w tym tekście. I te słowa kluczowe oczywiście wspomagają nam pozycjonowanie strony głównej w wyszukiwarce Google. Zobacz, strona główna powinna także zawierać nagłówki niższego rzędu H2 i H3. Czyli zobacz, tutaj mamy ten nagłówek H1, czyli on powinien rozpoczynać nagłówki, czy on powinien znajdować się na samej górze, a tutaj mamy nagłówki niższego rzędu. Nagłówki niższego rzędu H2 i H3 powinny zawierać także ważne słowa kluczowe, ale nie zawsze musimy spamować słowami kluczowymi. Możemy nawet dać taki nieinwazyjny nagłówek, który nawet nie zawiera konkretnie słowa kluczowego, ale musisz wiedzieć, że te nagłówki H2 także powinny zawierać słowa kluczowe, czyli tutaj mamy kolejny nagłówek H2, widzisz, wideo dokumentacja Fast Micropay, mamy tutaj nazwę narzędzia w nagłówku H2, w tym przypadku akurat w nagłówkach nie mamy zbyt wielu fraz kluczowych, ponieważ jest to strona narzędzia wtyczki Fast Micropay, ale pokażę Ci na przykładzie właśnie sklepu punktmeblowy.pl, gdzie znajdują się nagłówki H2, czyli to jest nagłówek H1, który znajduje się gdzieś tam w miarę wysoko w kodzie źródła strony, tak? To jest nagłówek H1, ale tutaj mamy już nagłówek H2, idealny mebel do warsztatu skrojony pod wymiar. Widzisz? To jest nagłówek H2. I dalej mamy solidne meble do zakładów przemysłowych i warsztatowych. Czyli zobacz, że tutaj mamy już frazy kluczowe. Meble do zakładów przemysłowych, meble do zakładów warsztatowych. Czyli mamy tutaj frazy kluczowe w nagłówkach H2. Zobacz, że tutaj mamy kolejny nagłówek H2. Poradnik z realizacjami mebli warsztatowych dla klientów z całej Polski. Tutaj mamy tak naprawdę mebli warsztatowych, tą frazę kluczową odmienioną przez przypadki. I właśnie to Ci chciałem powiedzieć tutaj, że nagłówki niższego rzędu także służą do umieszczania ważnych słów kluczowych, które chcemy optymalizować, a następnie pozycjonować. Tutaj bardzo ważne jest, że strona główna powinna zawierać grafiki o naturalnych rozmiarach, skompresowane i wzbogacone o atrybut Alt. Czyli chodzi mi tutaj o to, że jeżeli wgrywasz na stronę grafiki, to nie może być tak, że jak sobie kliknę w prawy zbadaj element, to zobacz, że tutaj mamy nie do końca naturalne rozmiary grafik. Tutaj akurat nie jest to aż tak widoczne. Zobacz, mamy naturalny rozmiar 370x300 pikseli, a grafika na stronie ma rozmiar 346x280 pikseli. Powinno być tak, żeby właśnie grafika zawierała naturalny rozmiar. Czyli 346x280 pikseli. Taki powinien być rozmiar tej grafiki. Im większa grafika, im większą ma szerokość i wysokość grafika, tym ona więcej waży. A skoro ta grafika jest cięższa, to będzie serwer dłużej ładował tą grafikę na stronie, w efekcie czego cała strona internetowa, jeżeli będzie zawierała dużo grafik, zbyt dużych rozmiarów niż naturalny, wówczas ta strona będzie się długo ładować i użytkownicy mogą nawet nie zapoznać się z ofertą twojej strony, wówczas z niej szybko wyjdą. Często się zdarza tak, że grafika właśnie o wymiarze 346x280 pikseli to jest rozmiar, który jest tutaj obsługiwany na stronie, a często jest tak, że właśnie grafika jest wgrywana znacznie większa, na przykład o wymiarach 1500 pikseli na 1000, czyli to jest praktycznie grafika, która zajmuje całą szerokość strony internetowej, a ona tutaj jest pomniejszona, na przykład w kodzie HTML, czyli pamiętaj, aby grafiki naturalnych rozmiarów wgrywać na swoją stronę. No i bardzo ważne jest, aby każda grafika zawierała atrybut Alt. Zobacz, mamy tutaj link do kategorii regały magazynowe i to jest przykład grafiki z regałem magazynowym, czyli atrybut Alt jest to taki atrybut, dzięki którym robot Google będzie mógł zczytać to słowo kluczowe i poznać zawartość tej grafiki. Można pozyskiwać oczywiście ruch z wyszukiwarki grafik na swojej stronie. Tutaj jeszcze powiedziałem o grafikach, że warto wgrywać grafiki skompresowane. Polega to na tym, że nawet w internecie znajdziesz wiele narzędzi darmowych online, które potrafią skompresować, czyli zmniejszyć rozmiar pliku, czyli chodzi tutaj o megabajty tego pliku, zmniejszyć ich rozmiar, nie tracąc jakości. W efekcie tego zmniejszymy rozmiar pliku, nie tracąc jakości, a w efekcie czego strona będzie się szybciej ładować.
Kolejny ważny element, który powinna zawierać strona główna, czyli linki kierujące do ważnych ofert, usług, kategorii, podkategorii czy producentów. Czyli to jest bardzo ważne, żebyśmy ze strony głównej mieli linki wychodzące do kategorii. Czyli zobacz, tutaj mamy linki do kategorii lub do ważnych ofert. Jeżeli masz stronę firmową, to powinieneś mieć z menu rozwijanego każdą ofertę opisaną na osobnej podstronie. Tak, czyli mamy linki do ofert, czyli do kategorii, podkategorii, mamy linki do stron producentów, mamy linki do stron z realizacjami, to jest bardzo ważne, mamy linki do ważnych produktów w sklepie i mamy tutaj jeszcze w tekście pomiędzy tekstem, pomiędzy blokami tekstu, mamy tutaj także linki do kategorii. Czyli tutaj zobacz, tak jak Ci powiedziałem wcześniej, strona główna jest dobrze podlinkowana zazwyczaj w serwisie, tutaj spływa największa moc i ta moc jest oddawana na inne ważne podstrony w serwisie, które chcemy także pozycjonować, bo strony kategorii, podkategorii w sklepie, takie jak regały magazynowe, stoły warsztatowe czy stoły montażowe, to są tak naprawdę główne kategorie, które chcemy wypozycjonować, wypromować w Google i wygenerować sprzedaż oraz klientów. Tutaj bardzo ważne jest, aby na stronie głównej dodać linki do najnowszych produktów i bestsellerów. Czyli jeżeli właśnie tutaj w Twojej branży wchodzi jakiś nowy produkt, który być może jeszcze nie jest bardzo popularny, to warto jak najszybciej taki produkt dodać w swoim sklepie, bo dzięki temu masz szansę, jeżeli jako pierwszy w internecie dodasz ten produkt na swojej stronie, to w efekcie tego, jak Google go zaindeksuje jako pierwszy w internecie, często będzie tak, że frazy kluczowe, które współtworzą ten produkt, zostaną zawłaszczane przez Ciebie jako właściciela tego sklepu i wówczas Ty na takie słowa kluczowe będziesz rankował jako pierwszy w wyszukiwarce Google. Czyli na przykład pojawia się jakiś nowy model smartfona i powinieneś oczywiście obserwować, co się dzieje na Twoim rynku i jeżeli pojawia się nowy model smartfona, to powinieneś go jak najszybciej umieścić w swoim sklepie i promować na stronie głównej, ponieważ takie najnowsze modele często się dobrze sprzedają. No i jeżeli w miarę szybko opublikujesz artykuł na temat tego konkretnego smartfona, no to wówczas możesz właśnie skutecznie się pozycjonować i być o krok przed konkurencją. Na stronie głównej warto zawrzeć linki produktów objętych promocją i rabatami cenowymi. No i ważne także jest, aby dodać linki do ofert okazjonalnych, na przykład z okazji Black Friday czy Świąt Bożego Narodzenia. Czyli takie promocje świąteczne, które możemy promować na stronie głównej, są także ważne, ponieważ ludzie w przypadku branży e-commerce, grudzień, listopad to są bardzo gorące miesiące, gdzie generuje się często zwiększoną sprzedaż, niektórzy dorabiają się tak naprawdę największych pieniędzy w miesiącach listopad i grudzień, często są to branże typowo sezonowe i tutaj warto oczywiście promować produkty, różne produkty z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, a także innych okazji typu Black Friday, walentynki, tak, Dzień Dziecka, w zależności od tego, jaka jest Twoja branża, możesz tak naprawdę uwypuklić na stronie głównej linki do produktów, które się dobrze sprzedają i zastosować na przykład jakąś promocję świąteczną i te linki oczywiście ze strony głównej prowadzące do produktów będą się lepiej pozycjonować, ponieważ będą to linki bezpośrednio ze strony głównej, która ma największą moc w serwisie. No i tutaj warto jest umieścić właśnie ikony social share do udostępniania strony głównej, czyli o tym Ci już powiedziałem wcześniej. Warto jest także dodać zapis na newsletter na stronie głównej, czyli spróbować przez osobny kanał newslettera dotrzeć do nowych klientów. I tutaj bardzo ważne jest, aby zaprezentować przynajmniej trzy wartości dodane dla użytkowników wyraźnie wyeksponowane na stronie głównej, na przykład darmowa dostawa, ekspresowa wysyłka w 24 godziny od wpłaty i bezpieczne zakupy. Czyli zobacz, na stronie głównej warto uwypuklić takie mocne strony oferty. Zobacz, tutaj te mocne strony oferty są uwypuklone, ale one w przypadku sklepu.meblowy.pl jeszcze nie do końca zostały dobrze dopracowane. Tutaj mocną stroną jest promocyjna cena, ale jest to dosyć oklepane hasło, ale mamy tutaj przemycone słowo kluczowe ceny. Mamy tutaj montaż skomplikowanych konstrukcji na miejscu u klienta, czyli to jest jakaś wartość dodana i gwarancja 1 rok na każdy mebel warsztatowy. I tutaj w korzyści upchaliśmy przy okazji jeszcze słowa kluczowe. Oczywiście powinniśmy pomyśleć o tym, aby mocne strony oferty, one rzucały się w oczy, czyli powinniśmy w skrócie zatrudnić grafika, aby nam zaprojektował właśnie wykaz korzyści, aby one się dobrze prezentowały na stronie głównej. Zobacz, w przypadku wtyczki Fast Micro Pay tutaj na stronie głównej, to jest tak naprawdę ta strona, o której już Ci mówiłem, mamy tutaj już na samej górze pokazane
mocne strony tego narzędzia, czyli błyskawiczne płatności, prosta integracja, szybka pomoc techniczna. I w przypadku tej branży właśnie ta wtyczka znacząco się różni od innych wtyczek do płatności na WordPressie, ponieważ omija m.in. proces zakładania kont. I oczywiście tutaj właśnie w filmie dokładnie są omówione zalety tej wtyczki i jak ona działa w praktyce. Czyli w przypadku każdej branży można wyciągnąć wiele interesujących wartości dodanych dla użytkowników oraz czym wyróżnia się Twoja firma na tle konkurencji. Nawet jeżeli jesteś młodą firmą, to możesz wymyśleć różne wartości dodane, a jeżeli jesteś doświadczoną firmą, no to tym bardziej będzie Ci prościej, bo możesz wyeksponować, że wartością dodaną jest to, że Twoja firma istnieje 20 lat na polskim rynku, że posiadasz swój własny magazyn na przykład, gdzie możesz składować produkty, a w efekcie czego te produkty są szybko dostępne do kupienia w sklepie i w efekcie możemy szybko wysłać te produkty do użytkowników, do kupujących. Więc tak naprawdę tych wariantów jest bardzo wiele. Jeżeli jesteś właścicielem swojego biznesu, to na pewno poznasz kilka wartości dodanych i wyeksponujesz je na stronie głównej. Tutaj zauważ, że te trzy wartości dodane są w bardzo przyjazny sposób uwypuklone i rzucają się w oczy. Ok, więc ten rozbudowany slajd już omówiliśmy, przejdźmy dalej. Jak pisać teksty SEO na stronę główną? A więc po zaprojektowaniu poprawnej struktury strony startowej można zabrać się za tworzenie tekstu SEO z nasyconymi frazami wybranymi do pozycjonowania. Należy jednak pamiętać, że tekst SEO to nie tylko słowa kluczowe, to content marketing, który powinien generować klientów. Więc tutaj jakie narzędzia do wyszukiwania słów kluczowych? Zobacz ranking z poradami wideo, czyli ranking narzędzi SEO do wyszukiwania słów kluczowych znajdziesz tutaj na blogu Projekt Marketing. Ranking narzędzi do wyszukiwania słów kluczowych, jak wpiszesz w wyszukiwarce na stronie Projekt Marketing, to tutaj zobaczysz właśnie wideo poradniki, wideo instrukcje do tych wszystkich narzędzi do wyszukiwania słów kluczowych, Google Planner, Keyword Tool i o Ubersuggest. Z tych narzędzi jest bardzo wiele. Do każdego narzędzia została dołączona wideoinstrukcja. Więc zachęcam Cię, abyś zapoznał się z tym wideoporadnikiem i wykorzystując potencjał tych narzędzi można znaleźć wiele fraz kluczowych, które są wyszukiwane przez ludzi w Twojej branży. No i możesz właśnie swoją stronę główną zoptymalizować pod słowa kluczowe, umieszczając w tekście SEO frazy wybrane do pozycjonowania. No i zobacz, w przypadku na przykład sklepu punktmeblowy.pl, który jest o tematyce mebli przemysłowych, mamy już tutaj wykaz fraz kluczowych. Jeżeli oglądasz kurs pod tytułem Szkoła pozycjonowania sklepów, to wiesz, że tworzyliśmy Excel z optymalizacją meta tagów, gdzie mieliśmy w jednej zakładce właśnie frazy kluczowe i do każdej frazy kluczowej w planerze słów kluczowych mieliśmy także potencjał, czyli ile dana fraza kluczowa jest wpisywana średnio przez ludzi w wyszukiwarce Google w danym miesiącu i mamy tutaj informację, że meble metalowe, ta fraza jest 1300 razy wyszukiwana przez ludzi w danym miesiącu i właśnie te frazy kluczowe wybraliśmy do pozycjonowania strony głównej, a te z kolei frazy kluczowej możemy nasycić w tekście. No i teraz kluczem jest, aby te frazy kluczowe dobrze nasycić w tekście, aby one były naturalne, nie były przyspamowane i aby robot Google nie dowiedział się, że to jest sztuczne upychanie słów kluczowych. No i właśnie, tutaj tak naprawdę podstawowy błąd, jaki popełniają właściciele sklepów, to upychanie fraz na siłę w każdym zdaniu. Czyli zobacz, tutaj uprościłem znacznie ten Excel, wybrałem tutaj tylko kilka przykładowych fraz, jest ich 12 dokładnie. Zakładając, że fraza meble pojawia się w każdym słowie kluczowym, to nie wolno w każdym zdaniu upychać tego słowa. Widzisz? To, że masz wybrane frazy meble w każdym słowie kluczowym, to nie znaczy, że w każdym zdaniu powinieneś użyć frazy meble. Jeżeli czytając własny tekst czujesz, że przesyciłeś frazy kluczowe, wówczas istnieje prawdopodobieństwo, że przeoptymalizowałeś stronę główną. Efektem keyword stuffing może być nawet obniżenie widoczności strony bądź zignorowanie tekstu przez roboty indeksujące. I tutaj zobacz, mamy właśnie te frazy kluczowe na żółtym tle, przykładowe, które chciałem Ci tutaj pokazać. I oprócz nasycenia fraz kluczowych należy pamiętać, aby tekst posiadał zachęty do zakupienia towaru, unikalne cechy produktów i wyróżniające cechy firmy na tle konkurencji. Czyli właśnie to, co Ci tutaj już wcześniej powiedziałem, aby oprócz słów kluczowych pokazać te wartości dodane w dobry i czytelny sposób,
No i bardzo ważne jest, aby nie upychać tych słów kluczowych w swoim tekście. Więc za chwilę teraz pokażę Ci, w jaki sposób powinieneś stworzyć sobie taki tekst, który będzie całkiem przyzwoicie napisany zarówno dla ludzi, jak i dla robota sieciowego. Na podstawie właśnie tych fraz kluczowych, które tutaj widzisz. Czyli zobacz, właśnie teraz chciałbym pokazać Ci przykład tekstu sam na stronie startowej, który jest całkiem przyzwoicie i poprawnie napisane. Pogrubione frazy pokazują, że wszystkie frazy kluczowe wybrane powyżej do pozycjonowania strony głównej zostały użyte w tekście SEO. Czyli zobacz, to, że mamy wiele fraz kluczowych związanych z frazą meble, to nie znaczy, że te meble pojawiają się w każdym zdaniu. Zobacz, mieliśmy tutaj frazę sklep internetowy. Widzisz? Zobacz. Mieliśmy tutaj meble metalowe, sklep internetowy, ale w tekście daliśmy tutaj frazę sklep internetowy, punkt meblowy. I dalej mamy sprzedaje solidne i wytrzymałe meble metalowe, tak? Czyli zobacz, mamy w pierwszym zdaniu frazę kluczową sklep, mamy frazę kluczową meble metalowe i mamy frazę producentów. Zobacz, że fraza producent to jest tutaj meble metalowe producent. Czyli te frazy kluczowe nie muszą zawsze występować obok siebie, tak jak wyszukałeś to w narzędziach do wyszukiwania słów kluczowych. Oczywiście takie frazy, które są bardzo istotne, jak meble metalowe, to one powinny się bezpośrednio też często obok siebie w tekście pojawić, czyli bezpośrednio obok siebie fraza meble metalowe powinna się pojawić. Czyli zobacz, mamy frazę obok siebie meble metalowe, mamy frazę producentów. Czyli zobacz, mamy tutaj producent mebli metalowych i mamy tutaj właśnie producentów. I tutaj jeszcze mamy dalej nawiązanie, producent mebli warsztatowych, tutaj mamy producent mebli, znowu tą frazę. Mamy tutaj produkcja, czyli nawiązanie prawie do producenta, tylko z zmianą przez przypadki. I mamy frazę na zamówienie. Zobacz, mamy meble metalowe na zamówienie. I jak widzisz, za każdym razem nie piszemy tutaj w tekście meble metalowe na zamówienie, tylko meble metalowe tutaj już mamy w tekście użyte i możemy właśnie dodać na zamówienie. Tutaj mamy dalej nawiązanie do frazy sklep internetowy, mamy odmianę przez sklepów, sklepie produkcyjnych. To nawiązanie jest do producenta, czyli producent, produkcja, produkcyjnych. To jest nawiązanie do frazy producent, która jest odmieniona przez przypadki. I dalej mamy idealny mebel do warsztatu skrojony pod wymiar. Czyli tutaj mamy, zobacz, znowu mamy w tekście marketingowym warto umieścić też słowa kluczowe nawiązujące do kategorii w sklepie. Musimy opisać niejako tematykę, tak, naszego sklepu, czyli warto tutaj umieścić kilka przykładowych kategorii, na których nam zależy do pozycjonowania. I te kategorie z tekstu także możemy jeszcze podlinkować wewnętrznie. Czyli ze strony głównej możemy linkować wewnętrznie jeszcze z tekstu do kategorii. I tutaj mamy frazę meble z metalu, widzisz? Meble wykonane z metalu. Meble z metalu, mamy tutaj taką frazę, meble z metalu na zamówienie, meble z metalu, mamy 260 wyszukiwań miesięcznych tej frazy. A więc mamy tutaj to słowo kluczowe, mamy frazę meble metalowe, mamy tutaj wymiary. Widzisz, mamy także frazę wymiary, meble metalowe na wymiar, mamy tutaj wymiary, mamy tutaj w nagłówku H2, mamy idealny mebel do warsztatu skrojony na wymiar, czyli mamy dwie frazy z wymiarami, mamy dwie frazy meble metalowe, meble metalowy, mebli metalowych, meble z metalu, czyli mamy, można powiedzieć, trzy wystąpienia frazy meble metalowe i tak naprawdę ten tekst ma około 2000 znaków. Na końcu mamy zaprezentowane mocne strony naszej oferty, ekspresowa wysyłka, darmowy transport, bezpłatny montaż mebli, czyli jeszcze mamy dodatkowo tutaj frazy kluczowe umieszczone. Oczywiście te mocne strony warto dokładniej uwypuklić na stronie, czyli przygotować dobry szablon graficzny, aby te mocne strony się dobrze wyróżniały na stronie startowej. A więc tutaj tak naprawdę pogrubiłem Ci te słowa kluczowe, ale to nie jest formatowanie tekstu, żebyś tego nie pomylił. Ten tekst jeszcze nie jest dobrze sformatowany. Te frazy pogrubione, które tutaj umieściłem, pokazałem Ci, w jaki sposób napisałem ten tekst pod słowa kluczowe, które tutaj widzisz. Czyli właśnie w taki sposób powinno się stworzyć mniej więcej całkiem przyzwoity tekst SEO na stronę startową. Oczywiście to nie jest tekst ostateczny. Musisz wiedzieć, że po zindeksowaniu tego sklepu przez robota sieciowego Twój sklep będzie rankował na różne zapytania i trzeba te frazy ciągle wyłapywać w narzędziu Google Search Console i stronę główną, tekst na stronie głównej ciągle rozbudowywać o nowe słowa kluczowe, które namierzysz w Google Search Console. Więc jeżeli będziesz po raz pierwszy wrzucał tekst na stronę główną, to nie znaczy, że ten tekst napisałeś i powinieneś już o nim zapomnieć, tylko ciągle analizować, jakie słowa kluczowe rankują na stronę główną. Być może pojawią się jakieś ciekawe zapytania, o których zapomniałeś podczas robienia
Keyword Researchu, czyli wyszukiwania słów kluczowych, i w narzędziu Google Search Console będziesz mógł wychwycić nowe frazy i tutaj jeszcze te teksty nasycić. A teraz chciałbym Ci jeszcze zaprezentować taki szybki poradnik, jak dobrze formatować tekst na stronie głównej. Czyli pamiętaj o Mobile First, że Google będzie w pierwszej kolejności ustalał ranking m.in. na bazie treści w wersji mobilnej, czyli to już Ci powiedziałem, czyli nie możesz ukrywać treści na wersji mobilnej, nie możesz ukrywać wpisów, nie możesz przycinać tych wpisów na wersji mobilnej, bo tak naprawdę Google będzie w pierwszej kolejności badał stronę w wersji mobilnej przy ustalaniu rankingu, czyli ustalaniu pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Na każdej stronie wykorzystaj jeden raz zwięzły nagłówek H1. O nagłówku H1 już Ci też zdążyłem powiedzieć, stosuj nagłówki H2, H3. To zobacz właśnie, tutaj mamy nagłówek H2, widzisz? Inny idealny mebel do warsztatu skrojony pod wymiar, to jest właśnie nagłówek H2. Możemy w tekście marketingowym za dwa nagłówki H2 umieścić jak najbardziej. Podziel akapity na mniejsze bloki treści, aby tekst był czytelny i nie męczył oka. Czyli na przykład 3-4 linijki w jednym akapicie, to jest całkiem ok, żeby ten tekst był w miarę czytelny właśnie dla użytkowników. W pierwszym akapicie warto umieścić ważne słowo kluczowe nawiązujące do zawartości artykułu, tekst zawierający istotne frazy kluczowe oraz przydatne informacje dla ludzi. Warto pogrubić, pochylić, dodaj przynajmniej jedną skompresowaną grafikę z opisanym tekstem alternatywnym. Treść wokół obrazka niech nawiązuje do tekstu alternatywnego. Do wyliczeń wykorzystaj listy uporządkowane i nieuporządkowane. Nie zapominaj o mocy linkowania wewnętrznego, który bezpośrednio wpływa na pozycjonowanie. Jeżeli linkujesz na zewnątrz, zawsze otwieraj linki w nowej karcie przeglądarki. A więc mam nadzieję, że takie podstawowe informacje już się dowiedziałeś odnośnie formatowania treści. A teraz chciałem pokazać Ci, jak już wygląda tekst po sformatowaniu. Czyli zobacz, tutaj dwa slajdy wcześniej pokazałem Ci tekst bez formatowania, z takim, można powiedzieć, minimalnym formatowaniem. Tutaj pogrubiłem Ci tylko słowa kluczowe, które wybrałem do pozycjonowania, a tekst po sformatowaniu wygląda w taki sposób. Czyli zobacz, na samej górze tekstu marketingowego, tekstu SEO, znajduje się nagłówek H1 z najważniejszym słowem kluczowym. Czyli to już Ci powiedziałem. W pierwszym akapicie czy w dalszej treści warto pogrubić jakieś ważne słowo kluczowe. Zauważ fraza meble metalowe. Ta fraza jest pogrubiona, ponieważ fraza meble metalowe według narzędzia do wyszukiwania słów kluczowych, ta fraza jest wyszukiwana 1300 razy w miesiącu, więc jest to fraza dosyć mocna do pozycjonowania strony głównej. Czyli właśnie takie frazy, które, na których nam zależy, warto je pogrubić, ale nie powinniśmy pogrubiać tylko i wyłącznie słów kluczowych, ale także ważne jakieś informacje, na przykład tworzyliśmy projekty konstrukcji pod stoły montażowe, stanowiska do elektroniki, stoły warsztatowe, wózki transportowe, regały magazynowe, nawet całe zdanie czasami można pogrubić, jeżeli ono jest bardzo istotne dla ludzi, albo na przykład dzięki obecności 20 lat na polskim rynku, to jest także dosyć istotna informacja, więc nie pogrubiamy tylko i wyłącznie słów kluczowych, tylko także pogrubiamy informacje, które są ważne dla ludzi. Musisz wiedzieć, że część osób tylko skanuje treści na stronie i tylko zatrzyma się często na nagłówkach, przeskanuje te nagłówki, co tutaj się znajduje, zwróci uwagę na frazy pogrubione, więc być może przeczyta przynajmniej fragmenty tego tekstu. No i właśnie na tym to wszystko polega, aby te pogrubione treści ze słowem kluczowym także pogrubić. Link wewnętrzny do strony producenta, czyli zobacz, tutaj mamy Reconstruction, to jest producent i powinniśmy linkować wewnętrznie do strony producenta, czyli nie linkujesz na zewnątrz do strony firmowej producenta, tylko linkujesz w obrębie swojego sklepu do strony producenta, czyli w poprzednich nagraniach już Ci mówiłem, że warto sobie tworzyć strony producentów w obrębie sklepu i dzięki temu możemy pozycjonować strony producentów i to powinien być link wewnętrzny do strony producenta, czyli nie link wychodzący, tylko link wewnętrzny do strony producenta. Dalej mamy idealny mebel do warsztatu skrojony na wymiarę, nagłówek H2 ze słowem kluczowym. Tutaj mamy mebel do warsztatu, to jest nagłówek ze słowem kluczowym i na wymiar. Tutaj w poprzednim slajdzie także pokazywałem Ci frazę kluczową z wymiarem. Więc tutaj mamy bardzo długi ogon w nagłówku H2. No i zobacz, dalej mamy tutaj informacje czytane akapity podzielone na mniejsze bloki tekstu, czyli mamy tutaj, jak widzisz, 3 po 3 linijki. Chodzi o to, że mogą być i 4 linijki, 5 linijek. Ważne jest, aby ten tekst był dosyć czytelny. Zauważ, że tutaj mamy, ten tekst jest jeszcze w miarę czytelny, a moglibyśmy go podzielić na dwa mniejsze akapity, tak? Właśnie o to tutaj chodzi, żebyśmy stosowali
Czytelniejsze akapity, one nie męczą oka i łatwiej się czyta te treści. Podkreślenie długiego stażu i wartość dodana dla kupujących. Jeżeli właśnie prowadzisz na przykład swoją firmę już dłuższy okres czasu, no to możesz na przykład napisać takie zdanie. Dzięki obecności 20 lat na polskim rynku mogliśmy rozbudować obszerny magazyn, który umożliwia zamówienie wszystkich mebli metalowych dostępnych w ofercie naszego sklepu. Musisz wiedzieć, że właśnie w branży przemysłowej, na przykład tutaj Ci powiem dla ciekawości, że wiele firm nie posiada swojego magazynu, ponieważ te meble warsztatowe są bardzo drogie. Często jeden mebel kosztuje 3-4 tysiące złotych. Zbudowanie takiego magazynu z meblami warsztatowymi i magazynowanie takich mebli po kilka tysięcy złotych to jest niesamowicie wysoki koszt, ale właśnie istnieją duże firmy na polskim rynku, które właśnie posiadają już swoje magazyny i składują swoje tam meble, tak? Więc dzięki temu można bardzo szybko udostępnić te meble na sprzedaż i można je szybko wysłać do klienta, o czym można jeszcze tutaj nadmienić w tekście. No i wykorzystanie listy, w tym momencie wykorzystanie listy nieuporządkowanej, czyli lista nieuporządkowana w HTML-u to jest właśnie lista z kropkami, a lista uporządkowana to jest lista 1, 2, 3, tak? Czyli wykorzystanie listy to jest także element formatowania treści, która jest zrozumiała dla robota sieciowego, w efekcie czego mamy dobrze sformatowany tekst SEO, który jest dobrze interpretowany przez ludzi i jest czytelny, przyjazny dla ludzi. Oczywiście tutaj jeszcze nie powiedziałem, że w tekście SEO warto jeszcze umieścić jakąś zachętę do działania, na przykład skontaktuj się z nami, zadzwoń do nas po wycenę, tak? Możemy dać numer telefonu klikalny na smartfony gdzieś w tekście. Można właśnie takie zachęty do działania także umieścić. W sumie z takich najważniejszych rzeczy odnośnie tekstu SEO to Ci tutaj powiedziałem. I teraz pytanie kolejne. Gdzie umieścić tekst SEO na stronę główną? Czyli moc linków z menu górnego jest większa niż moc linków ze stopki. I z moich obserwacji wynika, że podobnie jest z tekstem SEO. W miarę możliwości warto opublikować tekst wysoko w kodzie źródła strony, na przykład pod głównym menu poziomem lub pod slajderem na stronie głównej. Czyli zobacz, nagłówek H1 z tekstem, tak? Czyli zobacz, tutaj mam ten nagłówek H1 i mamy tekst SEO. Czyli zobacz, że ten tekst znajduje się w miarę wysoko w kodzie źródła strony, czyli nad tekstem powinien znajdować się nagłówek H1 z nasyconą frazą kluczową. To już Ci też zdążyłem powiedzieć. Czyli najpierw jest nagłówek H1 ze słowem kluczowym i później jest tekst SEO ze słowami kluczowymi. Jest to tekst marketingowy nawołujący do sprzedaży i zakupu. Musisz wiedzieć, to także ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że wielu właścicieli sklepów internetowych nie akceptuje publikacji tekstu na stronie startowej. W efekcie najważniejsza strona serwisu jest słabo zoptymalizowana, a gorsza optymalizacja strony głównej przekłada się z kolei na słabszą optymalizację całego sklepu. A słaba optymalizacja stron to niewykorzystany ruch organiczny, czyli mniej klientów z naturalnych wyników wyszukiwania. Jeżeli nie ma możliwości, aby umieścić tekst wysoko w kodzie źródła strony, wówczas należy go umieścić po środku zawartości strony głównej lub ostatecznie nad stopką. Czyli zobacz, w przypadku sklepu punktmeblowy.pl nad tekstem SEO znajduje się nagłówek H1, później mamy jeden akapit dłuższy, dalej mamy nagłówek H2, tutaj mamy jakieś produkty, dalej mamy kolejny nagłówek H2, mamy blok treści, mamy blok korzyści, mamy tutaj linki do kategorii, mamy kolejny nagłówek H2, mamy kolejne teksty ze słowami kluczowymi, mamy tutaj zajawki do kilku przykładowych artykułów na blogu, a więc właśnie w taki sposób umieszcza się treść na stronę główną. Oczywiście ta treść nie musi być tutaj w taki sam sposób umieszczona na stronie, jak Ci tutaj prezentuję. Można na przykład umieścić tekst SEO w następujący sposób, tak jak na stronie wtyczki Fast Micropage, czyli tutaj można dodać kawałek tekstu. Możemy tutaj na przykład nagrać jakieś wideo z historią, o którym zaraz Ci powiem. I tutaj znowu możemy nasadzić kawałek tekstu. Tutaj jak widzisz mamy bardzo dużo treści na stronie głównej. Pokazywałem Ci na początku filmu, że strona główna wtyczki Fast MicroPay ściąga największy ruch. Właśnie dzięki temu, że tekst SEO zawiera nasycone słowa kluczowe, które zostały wybrane do pozycjonowania. Przykład poprawnie wdrożonego tekstu na stronę główną możesz zobaczyć w sklepie zielarskim Moja Natura na przykład. Zobacz, że tutaj mamy właśnie menu, tak? Mamy menu rozwijane i mamy tutaj kawałek tekstu marketingowego właśnie na stronie głównej. Mamy znowu nagłówek H1, blok tekstu, nagłówek H2, blok tekstu. Czyli to jest taki bardzo uproszczony schemat, gdzie tekst marketingowy znajduje się zaraz pod slajderem. Oczywiście, jeżeli nie możesz tego tekstu umieścić, to możesz go gdzieś nad stopką umieścić,
ale ten tekst ma już znacznie mniejszą moc. Przejdźmy dalej. Jak długi powinien być tekst SEO na stronę główną? Właśnie wiele osób zastanawia się, ile znaków ze spacjami powinien mieć idealny tekst pozycjonujący stronę startową. I tutaj tak naprawdę nie ma złotego środka, ponieważ Google nie podaje jednoznacznych wytycznych. Tak naprawdę w teorii i więcej treści dostępnych dla robotów Google, tym więcej opcji rankowania na frazę ogólna i długi ogon. A w praktyce trzeba się zastanowić, czy ten tekst na stronie głównej nie przysłoni użyteczności całej strony i utrudni dostęp do oferty dostępnej pod tekstem na stronie głównej. Tutaj mogę Ci powiedzieć tak przykładowo, że w przypadku sklepu internetowego tekst na stronę główną powinien zawierać przynajmniej 2000 znaków ze spacjami. Czyli jest już całkiem przyzwoicie długi tekst i w tym tekście już możemy w naturalny sposób umieścić ciekawe i konwertujące frazy kluczowe, które będą nam generować klientów z wyszukiwarki Google. Historia powstania. Umieszczenie treści content marketingowych, na przykład historia powstania biznesu, jest świetnym sposobem na zbudowanie zaufania i zwiększonych konwersji. Czyli możesz tutaj się zainspirować przykładem lodów Grycan. Zwróć uwagę, że jak siedzisz, to przy stoliku znajduje się opisany album ze zdjęciami założycieli firmy. Ja oczywiście to zobaczyłem i oczywiście to jest tak, że właśnie historia powstania w takim stylu offline'owym, ale taką historię powstania możesz także umieścić zarówno w swoim sklepie, jak i na stronie firmowej. Tutaj możesz zobaczyć sobie wideo, jakie zostało umieszczone na stronie głównej narzędzia do promowania płatności na WordPressie. Materiał ten nie jest najwyższej jakości, ale posiada swoją unikalną wartość i prezentuje cel powstania narzędzia. W ten sposób kupujący mogą utożsamić się z marką, produktem oraz istniejącymi problemami w Twojej niszy i być może chętniej dokonają zakupu. Zauważ, że materiał wideo można obrobić poprzez dokonanie transkrypcji, co pozwala otrzymać gotowy tekst marketingowy. Pisanie i przemawianie z głębi serca pozwala zbudować bliską więź. Zachęcam Cię, abyś właśnie obejrzał sobie ten tekst na stronie głównej wtyczki fastmicropay.pl, który nagrał mój brat Marek Duda. Możesz sobie tak naprawdę obejrzeć tą historię powstania tej wtyczki, zobaczyć tak naprawdę, jak ten film został przygotowany. Czyli zobacz, na przykład, jeżeli prowadzisz swój własny sklep wędkarski, tak, zoologiczno-wędkarski, jeżeli jesteś pasjonatem wędkarstwa, to możesz na przykład na stronę główną nagrać jakiś krótki film omawiający Twoją pasję, tak, czyli możesz na przykład zrobić jakiś krótki film nad wodą, gdzie łowisz ryby, gdzie wędkujesz te ryby i możesz właśnie tutaj opowiedzieć, że sam jesteś pasjonatem wędkowania i w związku z tym postanowiłeś założyć swój własny sklep internetowy, dzięki czemu inni wędkarze, którzy będą wchodzić na ten sklep, będą widzieć, że ten człowiek, który sprzedaje produkty związane z wędkarstwem, zna się na rzeczy, ponieważ sam jest wędkarzem i oni lepiej się będą identyfikować z tym człowiekiem, ponieważ będą widzieć, że on też jest zapalonym pasjonatem wędkarstwa. I tutaj też bardzo ważne jest, chciałem tylko nadmienić, tematyka serwisu a sposób komunikacji, czyli w zależności od tematyki strony i wieku potencjalnych klientów należy dobierać odpowiedni język do komunikacji z klientem. Najlepiej sprawdzić, w jaki sposób konkurencja top 10 komunikuje się z potencjalnym klientem. Czyli w skrócie, jeżeli prowadzisz bloga edukacyjnego, to potencjalnym klientem jest uczeń. Wówczas język komunikacji poprzez teksty i materiały wideo może być bardzo luźny. A będąc właścicielem strony firmowej o tematyce prawnej, należy korzystać z profesjonalnego i specjalistycznego języka. Musisz wiedzieć, że fachowiec a profesjonalista to dwa różne słowa w branży prawniczej. No i na zakończenie chciałem Ci już powiedzieć więcej coś o cenniku tekstów SEO, czyli ile kosztuje dobra treść. I musisz wiedzieć, że dobrym rozwiązaniem jest samodzielne tworzenie tekstów i formatowanie ich na stronie zgodnie ze sztuką. W końcu czujesz swój biznes lepiej niż ktokolwiek inny. Większość właścicieli sklepów internetowych nie ma czasu pisać tekstów SEO na stronę główną, kategorię, podkategorię czy opisy produktów skopiowanych ze stron producentów tak naprawdę. Jest to bardzo czasochłonny proces tworzenia unikalnej treści, dlatego warto zlecić tekst SEO copywriterowi. Znając podstawowe zasady tworzenia tekstów SEO, możesz kontrolować jakość tekstów pisanych przez copywritera i dokonywać selekcji, czyli jeżeli wiesz już, jak się tworzy teksty SEO, to warto kontrolować właśnie jakość tych tekstów pisanych przez copywriterów i wybierać tylko tych najlepszych. Copywriter copywriterowi jest nierówny. Jeden copywriter bardzo dobrze te teksty napisze, drugi słabiej, być może nawet nie czuje tej Twojej branży, w którym będzie pisał te teksty. Dlatego Ty, znając podstawy tworzenia tekstów SEO i merytorykę swojego biznesu, właśnie będziesz mógł dokonywać takiej selekcji. I tutaj chciałem pokazać Ci taki najpopularniejszy schemat rozliczenia tekstów
z copywriterami, czyli koszt napisania tekstu to jest 1000 znaków ze spacjami razy cena tekstu ustalona przez copywritera. Musisz wiedzieć, że takie teksty na 1000 znaków opisowe na stronę główną wahają się w granicach od 10 często do kilkudziesięciu złotych, tak, w zależności od tego, jaki to jest copywriter. Będziesz musiał oczywiście to wszystko przetestować. W przypadku sklepu internetowego tych treści musisz zlecić bardzo dużo. Warto na przykład zlecić po kilka tekstów, po 5 tekstów dla copywriterów i ocenić ich jakość. Następnie wybrać jednego copywritera, który będzie Ci już tworzył te teksty długofalowo, tak? Czyli możesz nawiązać taką długofalową współpracę z copywriterami. Czyli przed podjęciem zlecenia warto poznać oferty kilku copywriterów, jednak nie cena tekstów jest najważniejsza, lecz ich jakość. Jeżeli poszukujesz dobrego copywritera, to zawsze możesz zlecić napisanie tekstów napisanych przez naszych specjalistów. Tutaj link do oferty copywriterów znajduje się na naszej stronie Projekt Marketing w zakładce Oferta Copyright. W skrócie, jeżeli chciałbyś zamówić sobie tekst SEO na stronę główną, to weź na stronę Projekt Marketing, weź na stronę SEO Copywriting. Tutaj możesz zapoznać się z ofertą, jakie efekty można uzyskać przy pomocy SEO Copywritingu i oczywiście możesz tutaj do nas zadzwonić właśnie na ten telefon. Ten telefon jest czynny praktycznie cały czas i możesz w dowolnej porze do nas zadzwonić. Ok, więc w skrócie o cenniku tekstów SEO powiedziałem Ci troszkę. Teraz już na koniec chciałem Ci jeszcze powiedzieć o footerze przyjaznym SEO i użytecznym dla ludzi. Footer, czyli ta stopka w serwisie, czyli to, co znajduje się na dole strony, czyli stopka w serwisie, to jest tak naprawdę ta część dolna. Musisz wiedzieć, że istnieją tak naprawdę różne sposoby projektowania stopki, począwszy od prostych projektów po bardziej rozbudowane. Z punktu widzenia SEO należy pamiętać, że linki ze stopki mają najmniejszą moc pozycjonującą. Należy pamiętać, że linki wychodzące ze stopki do stron zewnętrznych, np. link do firmy, która stworzyła stronę www, warto oznaczać atrybutem nofollow. Taka praktyka pozwoli zatrzymać moc i sterować przepływem mocy pozycjonującej do podstron serwisu. Czyli właśnie ten link z atrybutem nofollow, zakładając, że strona Projekt Marketing wykonała stronę internetową, to link do tej strony Projekt Marketing powinniśmy oznaczyć jako rel równa się nofollow, czyli ten link będzie tak naprawdę neutralizowany przez Google i moc z Twojej strony nie zostanie przekazana na stronę zewnętrzną. Więcej o linkach nofollow znajdziesz na naszej stronie Projekt Marketing, / linki rel nofollow i dofollow SEO. Ok, to by było na tyle, co dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć na temat tworzenia tekstów SEO i struktury strony głównej pod SEO. Jeżeli masz jakieś pytania do tego filmu, ponieważ materiał jest bardzo długi, obszerny i tak naprawdę w wielu przypadkach nie ma złotego środka, trzeba często dużo testować, na przykład odnośnie tekstów SEO i jej długości i wdrożenia na stronę główną. Musimy oczywiście ciągle analizować wiele czynników i nie ma tak naprawdę złotego środka, kiedy ten tekst SEO będzie najlepszy. Ważne jest, aby zachować podstawowe zasady formatowania treści ze sztuką. Bardzo ważne jest wyszukiwanie słów kluczowych, które wybieramy do pozycjonowania strony głównej, ponieważ te słowa kluczowe będziemy nasycać stronę główną. Jeżeli złe słowa kluczowe wybierzemy do pozycjonowania strony głównej, no to tak naprawdę nie będziemy mieli efektów, bo te frazy często mogą być zbyt ogólne, zbyt trudne do pozycjonowania. No i możemy się nie wypozycjonować na niektóre słowa kluczowe. Więc jeżeli będziesz miał jakieś pytania, zagwostki, to śmiało zadawaj komentarze pod tym filmem. Oczywiście mile widziana łapka w górę i subskrypcja naszego kanału Projekt Marketing, dzięki czemu Google będzie szerzej promował nasze firmy, a one z kolei dotrą do jeszcze większej grupy odbiorców. Dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć.